Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Master i dzisiaj mam dla Was odpakowanie, ale niestety to nie jest gra, to jest e, pudło takie oto, o nazwie Loot Crate i jest to, jak oni to nazywają na tej stronce, jest to mm, skrzynia skarbów czy coś takiego. A dlaczego? Dla gików oczywiście. Dlaczego? Ponieważ w środku Nikt z obecnych, kto kupił mm, subskrypcję na stronie Lootcrate'a, jest to stronka właśnie taka, że na stronie lootcrate.com można wykupić subskrypcję za na przykład taką jak moja, która kosztowała 20 około dolców, z do, ra, razem z dostawą. Co miesiąc otrzymuje się e, takie oto pudełeczko z y, niewiadomą zawartością. I chłopaki co miesiąc z Lootcrate'a rzucają hasłem, które w tamtym miesiącu, czyli w kwietniu, było to hasło SMOK. I w, tamty, w tamtym miesiącu zebrali się i zrobili taką oto paczkę z niewiadomych rzeczy do środka, z właśnie... z, z rzeczami, które wiążą się z, z, z hasłem po prostu, z tym z, z słowem SMOK. Takie właśnie pudełko kosztuje... Co miesięczną comiesięczną wpłatę na konto Ludkreita jest to 20 dolców z razem z przesyłką, i jest niestety nie jest dostarczana do Polski, ta, ta paczuszka, więc niestety musiałem sobie troszkę zakombinować i musiałem to przez Anglię, wysyłkę przez Anglię ściągać do Polski. Więc jest to dość takie no rarytas, jeżeli chodzi o Polskę, bo nie każdy może sobie na to pozwolić. Tak wygląda to pudełko z góry. Tak wygląda z boku, tu jest numer seryjny, można tak powiedzieć, to jest to paczka numeru 4498 Z tyłu nie będę pokazywał, bo jest tam adres kolegi, do którego musiałem załatwić sobie dostęp dzięki, A propos, dzięki ziomuś za to Mam nadzieję, że nie skończy się na jednej paczce Od boku tak samo, od tyłu, od góry, od góry jest tam NeoCube, Neo którego trzeba zeskanować, wyśle nas tam do strony albo do filmiku z odpakowaniem loot i takie od razu odpowiedź będzie sama w środku pokazana, bo już otwierałem to pudełko, niestety. Eee, dlaczego robię unboxing w formie wideo? Od razu Wam się odpowiedź rzuca powinna rzucić tutaj. schylę tutaj. Sami chłopacy z Lutkreita doprowadzają nas do tego, żeby robić, właśnie, udokumentować, rozprowadzić na byle jakiś tam ten. W forach, których mamy, i delektować się tym, co jest w środku, i u samej, góry, u samej góry jest nawet takie coś: perfect unboxing tips. Dobra. od środka za dużo na razie nie widzimy. Jest to książeczka, mini, mini książeczka. Widać, jest to. Mam nadzieję, że to jest numerologia, że to jest dziewiąta, a dopiero ich paczka. Tak jak mówiłem, słowo smog miesiąc i rok wydania, Lootcrate, e, pokażę Wam tylko parę stron tej książki, bo jak tu widzicie na spisie treści jest e, mały spoiler, co jest, jaka jest zawartość całej tej książki, gdzieś tam na końcu jest napisane co, co jest i co tam, co to, co to, to oznacza, to jest Lootcrate, takie pisanie, gadanie, tutaj jest sama, same wyjaśnienie skąd się wzięły smoki, mitologia i takie inne, Dalsza część tej mitologii, tutaj jest jakiś tam wywiad z jakąś tam tutaj właśnie tą panią. Dalej jest e, miesięczni, e, miesięcznik, że tak powiem, wstecz, czyli marcowy, który był pod hasłem Tytan. Tu jest parę zdjęć takich, co było właśnie w tym, o, tu jest może taki szybki zrzut. Tu, to jest szybki zrzut, co było w, tam, w tamtej części, w tamtym ludkrejcie, w tym miesięczniku Marcowym. Tu jest jakieś też takie. Thank you, ten. I tu już jest. A, Elder 9. Właśnie to jest, dla te, to jest wyjaśnienie, dlaczego w miesiącu, e, w kwietniu było właśnie hasło SMOK. I dalej już jest. A, jeszcze jest coś takiego, czyli co comiesięczna w, nagroda, taka główna, którą można wygrać. I dalej już są spoilery, co jest w e, każdej parsce. Zaczynając od pierwszej rzeczy, to jest chyba dragon jerky beef jerky znając życie, bo to jest amerykańska firma to jest pewnie suszone mięso przefarbowane na na skórę smoka no bo kto by nie chciał zjeść od razu to co upolował, nie? następną rzeczą, która jest to jest taka oto figurka The North z, z, Elder Clawsów, co najlepsze jest, że to jest e... jeżeli ktoś gra i poznaje to jest Ebon Hard Pack jeden z e... jeden z tego jak to się nazywało, z nacji którą można wybrać w grze jedna z trzech, nie znam wszystkich i zapakowany jest diabelstwo kurcze w srebrny srebrne takie badziewie które trzeba będzie odpakować co najlepsze jest, że to jest... Ta figurka jest specjalnie zrobiona dla Rootcreta'. Exclusive. I dzisiaj ewentualnie będzie coś takiego. Trochę przyciąć to będę musiał. Dobra, po otwarciu tego gdzie dziesta wyskakuje nam od razu. O, ze ściąganym hełmem. Figurka Norda z Elder Scrolls'ów, którą możemy wręczyć w dłoń. Miecz i topór. A ludzi, którzy zbierają takie figurki, może być całkiem niezłą zabawą. Dostawanie co miesiąc takiego kota w worku, którego nie wiadomo, co z nim zrobić, nie wiadomo, co w nim będzie. Następnie nieśmiertelnik, jeżeli można tak to nazwać, Dragon Slayer z wyliczanymi. Bestiami, które zostały zabite. Z, od razu z takim, oto dziadostwem. Niezależnie to jest taka cienka podruba i śmiertelnika z napisem, na, z naklejką, można powiedzieć, taką Dragon Slayer. Całkiem taki fancik niezły. Co następne? Eee, Dragon Shield Screen Cleaner. Tego nie będę otwierał nawet, nawet nie chcę. Można sobie wytrzeć e, ekran komórki takim oto smoczopodobnym, czyli shildo, czyli shildo, yeah, tarczopodobnym ściereczką do tego, nawet takie gipki to jest fajne. Na bok. Coś ekskluzywnego na każdą paczkę, którą dostaje się e, od Lootcrate'a, czyli przypinka. Z hasłem Lootcrate i z hasłem miesięcznym i sam miesiąc wypisany na tym. Ktoś, to zbiera takie przypinki i chce, żeby coś unikalnego było w jego kolekcji, to jest nawet całkiem fajne. Tu. Dobra, następne co nam się tam. Gdzie to jest? Tutaj. OK. Dla ludzi, którzy grają w gry RPG. Dobrze mówię, RPG, czy też larpy, czy coś innego. Może się przydać, bo to jest kostka D20, zrobiona no, z takimi niezbyt fajnymi rzeczami. Jest to kostka D20 z logiem Lootcrate'a i co najlepsze jest, to jest antystresowa kostka, więc jak ktoś będzie naprawdę zostawał nieźle w tyłek w takiej grze RPG lub LARP'ach, może komuś przysadzić taką kostką albo dać temu, kto się bardzo nerwuje, żeby się odstresował. I jako taki fajny gadżecik na przykład jak ktoś zapomni kostki do gry, a jest... Ostra walka, to można, może się nawet nieźle przydać. Następnie gdzieś tu jeszcze jest mniejsza wersja tej kostki, ale już bez loga Loot Crate'a. A, A jakaś zielona kostka D20. Rzecz powiedziawszy, to będą pierwsze kostki w mojej kolekcji, jeżeli chodzi o kostki D20. Zwykle zwyczajne kostki sześcio, czy no zwykłe sześciany to były takie podstawy. I ostatnia rzecz, która jest w pakowaniu, to jest... E jeżeli ktoś jest fanem, ktoś ogląda Game of Thrones, czyli gra Tron, statuetka gry o Tron, edycja pierwsza, i to jest tego typu rzecz, że tu są losowe te figurki w środku, i jedna limitowana, czyli świecąca pewnie w nocy. Bardzo bym chciał dostać któreś, może z tych pięciu dolnych, ponieważ reszty nie znam, nie oglądam tego i w ogóle. Nie interesuje mnie to, więc chciałem dostać coś, co mogę postawić na półce, a nie takie czy nie znając nawet nazwy bohatera, który jest tutaj przedstawiony. Kłaść na półce po prostu. No. Więc zaraz zobaczymy, co mi się trafiło. Dobra, podpakowanie opak opakowania, podpakowanie opakowania. Widać nas czarny worek jak na zwłoki. Nic w środku. Które trzeba będzie znowu uciurać, rozerwać którymi rzecz w środku już mówi, że to nie jest jedna z tych rzeczy, które chciałem do, A może i... Ha! Jednak, udało się. Dostałem zielonego smoka, którego spokojnie jako fan smoków mogę postawić na e, półce. Czemu nie? Chociaż że niektórzy pewnie będą wiedzieć, że to jest o gry o, z gry o Tron albo coś. Dostałem właśnie tego dziada. Chociaż wola mnie może nie Czarnego Wilka. Ale można teraz sobie ten. Bardzo fajna. I tak, oto cała kolekcja tego, co było w środku. Jeszcze na samym końcu, wita nas niespodzianka. Jeżeli ktoś wie, co to jest, to jest jesteś stary nerdem po, po czasy. Jeżeli wiesz, co to jest, za kod, nie będę mówił. Możecie się pochwalić w komentarzach, co to jest. Jeżeli wiecie, tak więc podsumowanie, jak to zwyczajnie bywa. Opakowanie, które. Pewnie będę z, gdzieś tam z, zbierał, które zawsze się tam gdzieś wala. Książeczka, która nam mówi o mitologii smokach, w skrócie oczywiście. Screen cleaner, czyli poduszeczka do wycierania e, ekranu, komórki, tabletu, czego tam chcecie. E, poduszka, czyli poduszka, bardziej taki. No, nie będzie taka mała poduszeczka odstresująca w formie kostki D20. Można je użyć do gry. Przypinka z Ludkreita. Z kwietniowego wydania. Smok z gry Otron. Figurka Smoka z gry Otron. Figurka Norda z gry The Elder Scrolls Online. Nieśmiertelnik. E smoczego pogromcy. Ko mała kostka D20 do gry. I oczywiście e przysmak zabójców smoków. Jeszcze jedno takie, żeby przypomnieć, nie przypomnieć, tylko powiedzieć coś na temat y, cratea to są wiele rzeczy, do tego tutaj się trafia do tej paczki. Możliwe, że za miesiąc, czyli w, majowym, w majowej paczce, która jest zatytułowana już akurat nazwę, nazwę ma przygoda. Jak dobrze pamiętam. Możliwe, że trafi się koszulka, którą jest też limitowaną wersją takiej koszulki. Jest, są różne, różne typy. Jeżeli ktoś jest bardziej zainteresowany, może sobie wpisać w YouTube'a, czy w Google. Nazwę loot crate i tam wypadną też unboxingi starych, albo też na samej stronie są opisane jak ten, poprzednie wersje Lutcrayta, więc to będzie na tyle. Prawdopodobnie za, mies za miesiąc, bo tu troszeczkę potrwa, zanim paczka do mnie trafi. Widzimy się na nowym. No tutaj widzę, że się hamsko odbija światło. Widzimy się na kolejnym otwarciu unboxingu Lutcrayta, ale przed tym prawdopodobnie jeszcze trafimy na. Unboxing e, Watch Dogs'ów kolekcjonerskiej edycji, więc to będzie na tyle, ja się z wami żegnam Do usłyszenia do następnego odcinka, hej, na razie!